ostatnim meczu Rudny zasadniczej Górnik Zabrze zmierzył się z Koroną Kielce. Niestety w wyjazdowym spotkaniu trójkolorowi przegrali 2-1 i zajmują ostatnie miejsce w grupie spadkowej ze stratą 3 punktów do następnego w tabeli Górnika Łęczna. Początek spotkania, stracona bramka, ale później było dobrze. Prowadziliśmy grę, mieliśmy sytuację, naprawdę sytuację, które powinniśmy prowadzić w tym spotkaniu. W drugiej części spotkania tak samo było. Też była sytuacja jedna, druga. Nie wykorzystaliśmy. Potem dominacja Korony. Dobre zmiany w Koronie. U nas natomiast te zmiany nie były takie jakościowo, tak trzeba powiedzieć, jak w Koronie. Był to na pewno mecz, który był twardy, agresywny. Ale dla nas przegrany i dla nas to jest najgorsze w tym wszystkim, że przegrany właśnie. Bardzo ciężkie spotkanie. Widzimy od paru spotkań, jak obserwujemy mecze Ekstraklasy, jak mecze wyglądają. Naprawdę każdy zespół czeka, wyczekuje na pewien moment, na to, co się wydarzy i dopiero później podejmuje decyzję. Zmusza nas do tego to ostatnie kolejki, jak gdyby one pokazują, jak te mecze będą wyglądały. I nie inaczej było dzisiaj, mecz się dla nas bardzo dobrze otworzył. Natomiast później to zespół Zabrze miał przewagę, którą nie tylko strzelił bramkę, ale jeszcze miał sytuację. Jest to fajna forma rozrywki, sprawdzenia samego siebie. Któryś raz już z rzędu, kolega pierwszy raz. Forma samosprawdzenia. We wtorek zrobiliśmy sobie trening po hołdach, także trasa się jakoś nie zmieniła bardzo w porównaniu do zeszłego roku. Jest trochę nowości, ale pozytywnie jesteśmy nastawieni do próby, która nas czeka. Strachu nie ma. Myślę, że temperatura i pogoda nam dzisiaj nie dopisała, to jest generalnie główny minus. No i oczywiście woda. Wszystko z tym związane. Będzie ślisko, gładko. Trzeba uważać na zdrowie, na kontuzję. Przeszkód masa, na 12 kilometrach ustawiliśmy ich prawie 80. Trochę przesadziliśmy, ale chyba nie będą mieli nam tego za złe. Przeszkody są przeróżne, zarówno naturalne, wykorzystujemy maksymalnie tutaj fantastyczne tereny, zarówno hałdy, las, doły, nawet jakiś basen, ale też tworzymy masę własnych, tak, ściany, jakieś ciężary do przerzucania, nawet kontenery z lodem, wszystko, o czym tylko można, nazwijmy to, pomarzyć. To zawsze dużo stresu napędza przeszkoda lodowa, zwłaszcza w taką pogodę, tak, kiedy trzeba zanurzyć się w kontenerze z lodem i biec dalej. Jak mi kopnie, to i raz. Chciałam po prostu zrobić sobie taki test sprawnościowy. Wyszło, że przetrwałam, przeżyłam, chociaż powiem szczerze, że wymagająco, zdecydowanie bardziej niż na ostatnim rekrucie. Z rekruta, że tak powiem, rekruta przebiegłam z niedosytem, tutaj powiem szczerze, była miazga. Dlaczego w ogóle? Bo kocham biegać i kocham przeszkody, także połączyłam miłość do biegania z takim treningiem siłowym. Trudno dla kobiet? Trudno, ale mężczyźni tak pomagają, że gdyby nie oni, to ciężko by było być na które przeszkody. Najtrudniejsza przeszkoda? Ściany chyba. Bo najwyższe, więc pomoc była konieczna, żeby ktoś tam wciągnął na górę. Byłem w styczniu w Warszawie, bardzo mi się to spodobało.
No i stwierdziłem, że to jest szalone, jestem szalony i lubię takie rzeczy. Co najtrudniejsze? Znaczy to bagno, bo było dużo korzeni i było bardzo w sumie niewygodnie. Tam ciągle przesprawdzałem się i w ogóle. Tam chyba przez 2 kilometry wodzie się szło. Ogólnie wszystko było trudne. Nawet tutaj ostatnia przeszkoda była bardzo trudna, czyli tutaj rugbyście. Daje zadowolenie, siłę, zmierzenie się z charakterem, dużo daje. Warto, na pewno nowe doświadczenie, człowiek staje się silniejszy, polecam. Polecam. Ciężko, ale jednak warto. Warto, było dzisiaj naprawdę wyjątkowo ciężko, ledwie co przybiegłem, ale naprawdę warto.